Jednak zmiana planów. Byłem tam, na tej wyspie, tam jednak jest zbyt niski level. Nie ma co kombinować, wróciłem do tej samej lokacji, w której byłem wcześniej. I po prostu będziemy robić questy poboczne dla tej lokacji. To są questy w okolicach 35 poziomu. Główne zadanie jest też na 35 poziom. SMS. Ale jest w lokacji tutaj chyba. Na level 3, 4, 3, 8. Więc z pobocznymi zadaniami dobiję ten jeden level na 3, 4 i dopiero wtedy pójdę do zadania głównego, do kolejnej lokacji. Taki jest plan. Plan się szybko zmienia. Ale tego już na razie będziemy trzymać. Fajnie by było w to zagrać i wykonać absolutnie wszystkie zadania poboczne w każdej lokacji i wszystkie questy, ale to by trwało... Ja myślę, że nagrywając to, to można by tutaj... Na pewno na rok odcinków by starczyło, tak żeby codziennie nagrywać. Dobrze, mamy tak. Znajdź i uwolnij bojowniczkę Apatę. Miejsce ukrzyżowań leży przy głównej drodze do Syreny. Tylko tu jest już jakiś, widzę, garnizon wojskowy, czy nie? No tędy mnie nie wpuszczą, bo jakaś bramka jest. Więc tu już nie mogę wejść. Osoba, którą muszę uwolnić, jest... Gdzieś tutaj. Aha, jest. Czy to jest garnizon? Niby nie. Co my tu mamy? Bajek odkrywa, że Rzymianie pod dowództwem swojego oficera, Brutusa, wymierzają okrutne kary i torturują każdego, kto się im sprzeciwia. Ale czy to jest teren zagrożony dla mnie? Tu nie mogę wejść? Nie, mogę. Okej. Okay. Myślałem, że jest to teren, przy którym wszyscy będą mnie chcieli bić. Albo się mylę, nie wiem, pokażmy się jakiemuś żołnierzowi. Okej, nie atakuje mnie. Ten sika po krzakach. Czyli mogę tu przebywać. Nie, słuchajcie, coś tu jest porąbane. Niby to nie był teren dotychczas za... w którym nie mogę przebywać, ale ten, który sikał, stwierdził, że mogę tu przebywać. Nie przeszkadzała moja obecność tutaj. Natomiast kolegom obok już się to nie spodobało. Chyba, że tak wyznaczona jest linia tego obozu, że ten sikający w krzakach nie miał nic przeciwko, natomiast metr dalej już nie było to dobrze postrzegane, moja obecność. Dobra, to jest... O, brak amunicji, goddammit. A chciałem ich tutaj sobie sprytnie wykończyć. Ten jest jakoś fajnie ubrany inaczej, w jakąś białą szatę ten. Ten na 35 levelu. Patrzcie, zapalił się, nie ma tarczy i łatwo w niego wchodzą strzały. Co prawda niewielki DPS, ale chyba go zjadę do końca. Tak jest. Czyli terenem strzeżonym jest chyba dokładnie tutaj te zabudowania przede mną. O, jak bije skubaniec. Dobra, za dużo łuczników. Ewakuacja, niestety.
Piękny strzał, headshot. Tego łucznika byśmy też mogli tak trafić. Dobrze. Zostało nam jeszcze dwóch. O, nie mam strzał. Patrzcie, obronił się przed strzałem snajperskim. Oj, kolega, dostaniesz w głowę. Dobrze, uwolnijmy tych więźniów tutaj. To będzie jakiś exp, ale no tego expa tutaj za więźniów jest marna ilość. Chyba 100 czy 200. Dobra, jesteście wolni. 150, no to bardzo mi się opłaca tych cywili uwalniać. Jakby było z 1500, no to rozumiem, ale 150. Jeszcze nie wszyscy chcą się dać uwolnić. Na przykład tych dwóch nie ma ochoty wyrwać się z niewoli, postanowili, że zostaną w klatce. Wasz wybór. Tą kobietę musimy uwolnić. Saved by my childhood hero. Incredible. It has been so long. Let's get free of this barbaric place fast. Those naked Iadets will send reinforcements. Miejsce jest bezpieczne, bo wszystkich wybiłem. Także bez obaw możesz iść sobie, gdzie chcesz. Tamtych dwóch gości mnie tylko martwi, że nie chcieli opuścić klatki, no ale... Ich sprawa. Ci za stół jakieś ukrzyżowanie, god damn it. I feared it was you, Abate. I could not stand by as the Roman contagion spread. You heard what they did in Siwa, Bayek. I saw it. You attacked the fort. Yes. The captain of the prisoners' camp, Severos, is a psychotic butcher. Every day finding new, sick ways to inflict suffering on our people. Then at night he goes who knows where to plot and plan. While Severos lives, the rebellion is nothing but sound and fury. It was your strength and spirit that Hemu loved the most. My days were filled with freedom then. Your boy and I hunted, laughed, lived. That is all I want for my children. Then I will kill the torturer, Apate. Look him in the eyes and make him understand that he's a shit eater. I will gather my friends. If you attack the outpost, we'll join you. Musimy zabić Brutusa. Mamy dwie opcje. W ciągu dnia Severus, czyli ten Brutus, przebywa w posterunku gdzieś tam, a nocą opuszcza obóz z grupką swoich najbardziej zaufanych ludzi. Czyli są dwie opcje. Albo w ciągu dnia go możemy zdjąć w obozie, albo zrobić jakąś zasadzkę w nocy. Spróbujmy uzupełnić strzały i załatwić go na odległość. Strzał mam niestety niewiele, ale czy tu można gdzieś je uzupełnić? Czasem w tych obozach stoją kołczany z strzałami, ale tutaj nie ma chyba żadnego. No wierzę. Jest. O, właśnie to mi chodziło. Możecie już iść, ej. Jesteście wolni.
No nic. Ich sprawa. 200 metrów. Zabij Brutusa. Spróbujemy jak na tych góry, z tych gór gdzieś stanąć obok obozu. Zobaczymy jak wygląda sytuacja wewnątrz i załatwić go z dużej odległości. Jeżeli będzie taka możliwość. Już widzę, że z gór go chyba nie załatwimy. Zlokalizowano cel. Dwóch kapitanów. Czekaj, podlećmy bliżej, zobaczmy, czego tutaj w ogóle widać. Jak on wygląda, ten Brutus. Tu jest 35 level. Nie wiem, czy tutaj to nie będzie poza zasięgiem moich strzał, to z tej góry to jest trochę daleko. Mogę nie mieć zasięgu, chyba że podejdzie gdzieś bliżej. Łachudra na przykład tutaj gdzieś. To tutaj mógłbym do niego spróbować strzelić. Albo stąd gdzieś. Tylko czy on się łaskawie będzie chciał ruszyć tutaj? Najlepiej gdyby na tą drogę mi wyszedł. Jest, idzie. Piękna sprawa. Nie, przepraszam bardzo. Nie jest na drodze, jest piętro niżej. Teraz wyszedł na otwartą przestrzeń. No to będzie jakieś 50% obrażeń, drugi strzał i trzeci będzie śmiertelny niestety. The Legion is losing its greatest necadet, Severus. Trochę to nieuczciwe takie strzelanie, ale zobaczcie, no jak tego nie wykorzystać. Oni nawet nie bardzo wiedzą skąd padają strzały. Coś tam widzą, ale... Już mnie ktoś wyniuchał? Tak, tutaj, ten mnie zobaczył już. To ma dobry plan. Kryje się za jakimś słupkiem. Wykończę ich, to będzie dodatkowy... No, może nie tyle exp, co loot. Pozbieramy z tego obozu wszystko, co się da. A za uzyskane przychody po prostu zakupimy sobie skrzynkę. Tutaj gra ewidentnie się troszeczkę daje ciała, bo oni mnie nie atakują. Zazwyczaj jest tak, że oni gonią po mapie bardzo długo, wybiegają i biegną w każdych warunkach. Tutaj natomiast te skały ich zdecydowanie nie wiedzą jak sobie z tym poradzić, jak za mną pobiec na te skały. O, to już sobie widzicie, zobaczcie, to już się uruchomili, skrypty się odpaliły. Już mają mnie w zasięgu, wiedzą co mają zrobić. A tutaj przybiegła odsiecz. Chociaż ta odsiecz no nie była potrzebna, tak? Bo zabiłem Brutusa. Bez ich pomocy. Thank you.
Kurde. No bo mi zjechali ten. No zabili ich, tych rebeliantów całych, którzy mieli mi pomóc. No. God damn it, no. Mieli pomagać, a polegli. No może nie wszyscy, ale prawie wszyscy. Słabo, to headshoty wchodzą, hity po 137, więc to marność nad marnościami jest. Ale go zjadę, spokojnie go. Oj, zabił tego rebelianta niestety. Skończyły mi się strzały. Atakuj go! No! Jednym strzałem! Jesus Christ, no to... Jezus, czyli u mnie jeden hit wchodzi za 137, a on mnie potrafi trafić za, nie wiem ile ja mam życia, maksymalną ilość, ale mnie wykańcza jednym strzałem, ale ich tu jest. Brutusa muszę jeszcze dobić, niestety. Może Brutus został zabity z łuku, to jeszcze nic. Mamy jakieś rozkazy. A gdzie on jest tutaj? No, wyglądał tak, jakby go nie trzeba dobijać. Już jest wystarczająco dobity, no ale... gra sobie. No to jest, to dobijanie jest właśnie dlatego zrobione, że wszystkich można zabić tak naprawdę z dużej odległości, nie wdając się w walkę. I tutaj twórcy postanowili zastosować jeszcze element dobijania takich gości, żeby mimo wszystko zmusić gracza do wejścia do takiego obozu. No co ma jakiś tam sens. Dobra, jeszcze jeden skarb bym znalazł, jest, i możemy stąd ewakuować się. No i dobra, obóz zaliczony. Jeszcze dostałem 900 expa za ukończoną lokację. Czyli Brutus, chory morderca i sadysta został pokonany. Mam nadzieję, że ci ukrzyżowani niebawem znikną z tej krainy i nie będą tutaj straszyć. Bierzmy następnego expa. Następnego questa. 1200 metrów, tu mamy jakieś 900 metrów. Pokusa chwały. Felix, stanowczy właściciel areny w Krokodopolis, proponuje Bajekowi znalezienie kolejnych rywali. Zachęca też Bajeka do walki na arenie. Walki na arenie średnio mnie interesują. Zadanie główne. Flawiusz używa swojej nowej mocy, aby siać zniszczenie w zachodnim Egipcie. Bajek i Aja spieszą przez pustynię, chcąc go powstrzymać.
Zepsute jabłko. Jeszcze mamy questa. Uzdrowicielka prosi Bajeka o pomoc w sprawdzeniu niepokojących doniesień z Asklepionu. Asklepion. Jakkolwiek to brzmi. W Balagrze. Czy chodzi o Flawiusza i artefakt wyroczni? To brzmi ciekawie. Weźmy to. Zepsute jabłko. Jakaś wyrocznia. Brzmi interesująco. Czy tu mamy jakiś punkt szybkiej podróży? Tutaj jest. Legowisko Lamparta tu jeszcze jest. No sporo aktywności tutaj się teraz uruchomiło. Sporo questów pobocznych. Aureola Łowczyni. Zrobimy jednak zadanie główne. Oj, tutaj ktoś pomoc wezwał. Jadą chłopaki do pożaru. Aha, Aurol, znajdź Flawiusza. To jest na tym, na kolejnym obszarze, który jest na 34, 38. Nie wiem, czy to jest sens tam się pchać na tym levelu. Czy nie warto dobić do levelu 34 minimum. Żeby był sens tam wejść. Tak zróbmy. Dobijmy jeszcze jeden level. Tutaj możemy się przedostać za pomocą szybkiej podróży. Tu jest chyba arena. Jeżeli dobrze mi się wydaje. Halo. Czekajcie, muszę sobie odznaczyć ten. Okej. How is our brave widow? Good, as you can see. Small victories and joys like these, we take them where we can. Bajek, Flavius was here. But that is not the worst of it. Mothers and wives of the temple are sick and wailing in the streets. They're pleased to see their loved ones unanswered. Since Flavius came, it cannot be a coincidence. No. Can you speak to my friend Krios? He is a waterbearer at the temple. My task is the priestess Melita. She is overzealous, but I cannot believe she would prey on the sick and dying. Be wary, eh? I will return here when I have spoken to Krios. Człowiek, którego szukamy, jest nosi wodą. Ciekawe. Ciekawy zawód wykonuje. Po prostu nosi wodę. Jestem na terenie wroga. Hello. Nie wiedziałem, że tutaj się wpakowałem w jakiś ten. Na jakiś obóz. Delikatna awantura na wejściu. Znajdź przyjaciela Praxilili Kriosa obok Asklepionu. Nazwy tutaj są absolutnie niewymawialne.
Czy to jest obóz? Nie jest obóz, ale jest to jakieś miejsce, w którym nie jestem mile widziany. A nasz cel jest w środku. Krios, what has Flavius done to you? A ten, co robi gość, nie mam pojęcia. Stoi, słuchajcie, na jakimś stołeczku, zwrócony do ściany. Aha, bo on tutaj coś... Coś mu jest. Wake up! Where is Flavius? Where is he? Fly away home! Co, zwariował? Another life spat on by that Roman shit-eater. Whispers! Whispers! What is that? Melita, the viper of the staff! Czyli on jest chory. To ciekawe, bo tak, wchodzę przez okno, skrypt się nie odpalił, gościu stoi na tym stoliczku, zwrócony do ściany i czeka, aż przyjdę i się skrypt uruchomi. No i się uruchomił po chwili. Nasz kolega został chyba otruty, albo coś mu jest. Z głową, nie halo. I musimy go zanieść do lecznicy. Nie mogę tylko znaleźć schodów. Czy mogę z nim przez okno wyjść? Nie wiem, czy on przeżyje. Jak skoczymy... To nie ma jakichś schodów? Co to jest za ten... Lokacja bez wyjścia. Nie, są schody. Tylko tutaj się kręcili żołnierze i nie wiem, czy się na jakiegoś nie nadzieję. No właśnie. Czekajcie, może puszczę senu najpierw, żeby sprawdzić wyjście, gdzie ja jestem. Tutaj. Tutaj i kogo my tu mamy. Na szczęście brama nie jest chroniona, czy wyjście, więc pozostaje mi tylko przejście obok tych dwóch w zasadzie. Ten jeden może mnie zobaczyć. Tamten, ale może zdążę. Dobra, nic nie zauważył. Tam jest lecznica. Ciekawe, czym jest ten przybytek tutaj. Czemu tam są żołnierze? Praxila! Praxila! Stop your screeching! The sick need their rest. Praxila! Teraz, gość nie znalazł się jeszcze na miejscu docelowym. Gdzie go mam położyć? Połóż cel, tutaj mogę, tak? Okej. All right. Just keep your voice down. She left to speak to the priestess. No! The priestess! A snake in the apple! She has them. She keeps them hidden. Lies in whispers, secrets, shrouded. Her shrine of whispers! Is this poor witless thing you're doing? Did Praxila tell you where she was going? The mountains, but... Look to this man. He needs help. I will find the shrine of whispers. No nie wiem, czy on zwariował, czy jest chory. Chyba jest zatruty. Przypomniało mi się, że mam tarczę nową chyba, którą mogłem założyć na levelu 33. Czy to prawda? Tak jest. Właśnie sobie ją zainstalujemy. Krwawienie przy bloku, odporność na ataki z dystansu, współczynnik absorpcji obrażeń. O, trochę mała ta tarcza.
Ale i tak chyba walcząc tą buławą, to nie używam tarczy, tak? Sprawdźmy. A nie, używam. Nie, miecz mam zaraz. Zmieńmy na... Tak. Walcząc... A nie, trzymam w ręce. Więc tarcza działa. Myślałem, że to jest jakaś broń, nazwijmy to dwuręczna, która nie będzie wykorzystywała tarczy. Idziemy znaleźć tą kobietę, która pracuje w tej lecznicy. Musimy dostać się w góry. Kapliczka ukryta jest w górach na północ od Balagry. Widzę, że jest tam na górze. Sprawdźmy, czy tam jest jakaś droga. Bo prawdopodobnie pojedziemy tutaj. No po tych górach nie wiem, czy się będę wspinał. A może to będzie skrót? Można jechać naokoło też. Dobra, tutaj zakończymy. Lajki, komentarze mile widziane, subskrypcje. Zejdźmy z drogi. O, no czemu mnie atakują? Co? No przecież... No, jedźcie, jedźcie tam, tam zajmijcie się własnymi sprawami. O, coś im, wiecie, jadą, no coś im odbiło, zaatakowali mnie, ale stwierdzili, że no, nie mamy czasu. Idziemy dalej, zostawmy go. Wrócimy po niego później. Nie, przepraszam bardzo. Niestety nie. Coś kuźwa im nie pasuje w moim tutaj wyglądzie, w mojej obecności tutaj. I postanowili, że jednak... Kuwa, nie odpuścimy mu dziadowi. Jakby tak z tych koni zsiedli, to bym ich załatwił, ale... No co za tyfusy, no! Patrzcie, no masakra jest, nie mogę gościa trafić. Myślę, że coś mi tutaj nie gra, albo w tym terenie, albo w czymś, ponieważ... Poruszają się jak rąbnięci, odjeżdżają bardzo daleko i wracają. Ale że z konia nie chcesz siąść, skubaniec, patrzcie, no, dziada nie można strącić, no. Bardzo ciężko się walczy z przeciwnikiem, który właśnie porusza się konno, bo w ogóle go trafić nie można. Ja go tutaj zaraz powstrzymam, ale strzałkami. Kurna, gościa uśpiłem, ale koń niestety już... nie dał się uśpić i postanowił, że dalej będzie jeździł ze swoim właścicielem. Wszyscy? Czy jeszcze ktoś? Jakiś problem. Wszyscy. Jak moja mumia ładnie wygląda na tle kwiatów, prawda? Na łące. To pasuje do siebie. Dobra, kończymy. Do jutra.